Cześć! Dzisiaj przed nami temat, który co roku wraca jak bumerang, więc mamy zbliżające się komunie, także dylematy z wyborem rowerów. Przedstawimy Wam kilka opcji do wyboru, powiemy jak je dobrać oraz na co zwrócić uwagę. Zobaczcie to sami. Przy wyborze roweru na komunie pojawia nam się jeden prosty dylemat, a mianowicie jaki rozmiar roweru powinniśmy wybrać dla dziecka. Wiadomo, że dziecko nie będzie równe drugiemu i każdy może być troszeczkę innego wzrostu. Przyjęło się, że rower komunijny to 24-calowy rower, ale nie tylko. Gama tych modeli się naprawdę poszerza i obecnie nawet rowery na kołach 26 oraz 27,5 cala są produkowane z fajnymi niskimi ramami i można je super dobrać do dziecka nawet niedużego wzrostu. Aby ułatwić Wam dobór rozmiaru roweru, na naszej stronie internetowej znajdziecie przy każdym produkcie specjalny kalkulator, który ułatwi Wam przeliczenie rozmiaru do wzrostu dziecka, więc będzie to duża podpowiedź, ale tak dla uogólnienia, zarysuję Wam tu kwestię troszeczkę, więc jeśli dziecko ma plus minus 125 cm wzrostu, możemy przyjrzeć się niskim 24. Jeśli dziecko sprytnie sobie radzi, to na pewno od tego wzrostu w górę poradzi sobie na 24-calowym rowerze. Oczywiście nie zastąpi to przymiarki, bo to jak najbardziej dopasuje jeszcze ten rower, ale możemy przyjrzeć, że od 125 cm do góry zerkamy na 24. Jeśli dziecko zbliża się do 1,40 m, 1,45 m, śmiało 26 cali na niskiej ramie. Więc im sprytniej dziecko sobie radzi oraz im jest wyższe, proporcjonalnie dobieramy troszkę wyższą ramę, głównie do przekroku, do długości nogi. A jeśli mamy już w okolicach 1,50 m, bo dzieci są różnego wzrostu jednak, śmiało zerkamy nawet na niskie 27,5 cala. Wtedy ten rower będzie bardziej proporcjonalny oraz dziecko będzie sobie lepiej i wygodniej na nim radzić. Przy wyborze takiego roweru, oprócz jego rozmiaru, ważną kwestią jest też jego waga. Taki rower, jeśli będzie dużo, dużo cięższy, może stanowić znaczną część wagi ciała dziecka, co jednak utrudni mu jego użytkowanie i zabierze tą przyjemność z jazdy. Jednak istnieją na rynku firmy, które produkują bardzo lekkie rowery, między innymi jest to UM, zaraz pokażę Wam jednego, gdyż o, przylatuje już tu do mnie i jak możecie zobaczyć, przy kole 24 cale rower jest naprawdę leciutki, waży w granicach 7-8 kg niecałych, więc proporcjonalnie do wagi dziecka będzie stanowił dużo mniejszą część wagi jego ciała i nie będzie stanowił problemu w użytkowaniu, więc da dużo więcej radochy i przyjemności z jazdy. Przejdźmy do szybkiego przeglądu naszych propozycji rowerów na kołach 24 cale. Są to jedne z licznych propozycji, które znajdziecie na naszej stronie internetowej, ale tak pokrótce. Przed Wami rower Romet Jolin na kołach 24 cale w wersji dziewczęcej. Jest też dostępny bliźniak Rambler w wersji chłopięcej, więc różne wersje kolorystyczne, bazowy napęd Shimanowski oraz proste V-breaki i manetki obrotowe. Rower bazowy, ale na pewno sprawi troszeczkę frajdy, bo ma troszkę grubsze koło, jest bardzo uniwersalny. Jeśli przejdziemy troszeczkę dalej, zobaczymy tutaj inną wersję Rometa Ramblera, czyli będzie to Rambler Dirt. Też koło 24 cale, opona tej samej grubości, ale tak, mamy hamulce tarczowe w porównaniu do V-breaków, które były w poprzednim modelu oraz bardziej zaawansowane manetki przerzutek, czyli są już manetki operowane na dwa palce kliknięciem, nie obrotowe. Dodatkowo ten model ma troszeczkę niższą ramę, czyli jest taką wersją bardziej wyczynową niż ten prosty Rambler. Jeśli zerkniemy za naszego Ramblera Dirta, mamy tamtego leciutkiego UMA, czyli bardzo uproszczona wersja, sztywny widelec z przodu bez amortyzacji, również V-breaki i przerzutki tylko z tyłu, ale za to mega lekka konstrukcja, więc to jest jego największy atut. Przedstawiłem Wam już Ramblera i Jolinę na kołach 24 cale, także poznamy większego brata i większą siostrę. Na kołach 26 cali również mamy wersję Jolin dziewczęcą oraz Rambler chłopięcą. Występują one w różnych wersjach osprzętowych, co różni je od 24, gdzie była tylko jedna wersja.
Więc oprócz wyboru koloru, wyboru osprzętu, wersji z różnym osprzętem, możemy też wybrać rozmiary ramy. Tutaj są dostępne trzy rozmiary dla najmniejszych wersji, 14 i 15 cali w wersji chłopięcej i dziewczęcej oraz 17 i 19 cali dla troszeczkę wyższych osób, więc to już odróżni ten rower od dwójki czwórki. Wyska szóstka jest też już znacznie masywniejsza, przypomina bardziej rower dorosły, koła są na grubszych oponach, więc jest to typowy rower górski, przynajmniej w przypadku modeli, o których właśnie mówimy. Osprzęty też będą w zależności, tak jak wspomniałem, od wersji, którą wybierzemy, więc możemy dostać bazowe wersje na hamulcach typu V-brake i podstawowych przerzutkach oraz na troszeczkę wyższej klasy mechanizmach z hamulcami tarczowymi i lepszą amortyzacją. Wspomnieliśmy już co nieco o 26, więc warto zaznaczyć jeszcze 27, o której mówiliśmy wcześniej. I wjeżdża do nas tutaj taki oto Kelly z Vanity. Jak widzicie, pomimo że koło jest troszeczkę większe, rower wcale nie jest duży. A to z racji na konstrukcję ramy. Mocno obniżona górna rura, krótsza rura podsiodłowa i fajna geometria ramy zapewni naprawdę wygodną pozycję, nawet trochę bardziej wyprostowaną niż na 26, gdyż konstrukcja tej ramy wygląda delikatnie inaczej. Większe koło poradzi sobie z kolei lepiej w terenie. Jego większa średnica pozwoli mniej wpadać w nierówności oraz łatwiej pokonywać te trudne tereny. Co jeszcze? 27 będzie też występowała już w dużo lepszych osprzętach niż rowery na kołach 26 cali. Więc znajdziemy tutaj znacznie lepszą amortyzację, hamulce hydrauliczne, dużo częściej niż w 26, więc dużo pewniejsze oraz wyższej klasy napęd. Tak? W 26 też jest dostępny, ale nie zawsze. 27,5 będą to już rowery bardziej w stronę rowerów dorosłych, a więc znacznie lepiej wyposażone niż bazowe rowery juniorskie i dziecięce. Porównaliśmy sobie już te trzy rozmiary rowerów, więc omówiliśmy każdy rozmiar koła, różne warianty rozmiaru ramy, ale pojawia się jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Zakup roweru na wyrost. Wiem, że jest to opcja bardzo praktykowana, często spotykana wśród zakupu roweru dla dzieci, jednak nie do końca warto to robić. Dziecko, które będzie miało za duży rower, może się dużo, dużo łatwiej zniechęcić, tak? Więc nie tylko możemy zrobić jakby taką krzywdę w sposób fizyczny, tak? Po prostu dziecko może się zdecydowanie zniechęcić i mieć duże problemy z taką jazdą. Będzie za bardzo wyciągnięte na rowerze, będzie miało trudności ze skręcaniem oraz z zatrzymywaniem się, więc rower teoretycznie posłuży na dłużej, ale nie sprawi tej przyjemności. Jeśli rozważamy już zakup roweru, rozważmy nawet zakup roweru lekko bardziej podstawowego, ale w prawidłowym rozmiarze. Będzie on na trochę krócej, zapewni lepszą zajawkę, lepszą przyjemność z jazdy dla tego dziecka, więc co może skutkować tym, że zarazimy tym rowerem na dłużej. A potem, jeśli dziecko podrośnie, kolejny rower można nabyć już znacznie fajniejszej klasy, jeśli interesuje nas coś lepszego. To będzie znacznie lepsze rozwiązanie, więc przemyślcie to i to jest warte uwagi. To by było tyle na dzisiaj. Omówiliśmy sobie trochę kwestie roweru komunijnego. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam trochę kwestie ich wyboru. Oczywiście zajrzyjcie na naszą stronę rowerzysta.pl. Tam przyjrzycie sobie cały szeroki wybór rowerów, które mamy do dyspozycji. Oraz nie zapomnijcie o łapkach w górę i subskrypcjach, żebyście nie przegapili kolejnych filmów. Do zobaczenia.